No to dziś jest akcja z cyklu Napraw sobie sam. W pierwszym filmie chyba, albo w drugim, nie wiem, mówiłem o tym, że jest taki jeden suwaczek przy kierownicy, którego znaczenia kompletnie nie znam. Nie wiem, do czego służy, bo czy się go przesunie w lewo, czy w prawo, to nie ma żadnej zmiany. No, ogólnie rzecz biorąc i tak słabo wieje i słabo grzeje. No i był jeden głos na Facebooku, że to tam gdzieś jest jakiś film na ten temat. I ja gdzieś próbowałem szukać w internecie, szukałem w instrukcji obsługi i nigdzie nie znalazłem tej informacji, do czego służy to pokręcadełko, więc wymyśliłem sobie, że dzisiaj rozbiorę pół samochodu i sprawdzę, gdzie się kończy linka od tego suwaczka. I teraz uwaga. Chodzi mi o przez cały czas o ten suwak. Ten na dole jest od nawiewu na wszystkie otwory, czyli nawiew na nogi, nawiew do przodu i nawiew na szybę. To jest ogrzewanie, to jest siła wiatru. Próbowałem się dobrać tędy, tutaj pod spodem. Zdemontowałem taką osłonę. Okazuje się, że tutaj jest idą przewody hydrauliczne od nagrzewnicy. No i tu się za bardzo dalej nic nie dało zrobić. No więc wykombinowałem, że pójdę na zewnątrz pod machę i spróbuję tam grzebnąć. I co się okazało? Co tu się narozrabiało, proszę Państwa? Otóż tu mamy takie coś, taką pokrywkę. I ta pokrywka jest nałożona na taki standardowy chwyt powietrza, który w Ducato jedynce tu od góry jest zamknięty klapą i taką krateczką, która jest na klapie. Natomiast w Chymku zamiast klapy jest takie coś. Tu idzie rura w prawo, druga rura idzie w lewo. Zaraz gdzie się kończą, to pokażę. Ale cały ten plastik wchodzi w tą dziurę. I co się okazało? Że ten linka od tego cięgła, które jest przy kierownicy, wychodzi tu i steruje takimi dwiema klapkami. Czyli jak jest przesunięta, już nie pamiętam, czy w prawo, czy w lewo, no to albo można te klapki zamknąć i wtedy nie zaciąga w ogóle powietrza z zewnątrz. Nie wiem jeszcze, czy jest wewnętrzny obieg, czy nie. A po przekręceniu w drugą stronę klapki się otwierają. No i co się narozrabiało? Rozrabiało się to, że dolna klapka ma urwany zawias. Tutaj widać. No i sytuacja była taka, że bez względu na to, czy to cięgło było przesunięte w lewo, czy w prawo, to klapki były, górna była zamknięta na amen, a dolna tylko tak lekko uchylona. No i to była przyczyna, dla której nie wiało nam do środka wiatrem i nie grzało. No więc akcja jeszcze zakończyła się na tym, że cała nagrzewnica została przedmuchana kompresorem od tej strony. Nawiało trochę kurzu do środka, ale to sobie z tym dam radę, bo to lepiej zrobić z tej strony niż od środka, bo od środka to jest praktycznie trzeba pół samochodu rozebrać, żeby się tutaj dostać. No i jeszcze jeden kwas wyszedł w międzyczasie. Te rury to są chwyty powietrza. I one normalnie, standardowo, to się kończą tu. Tu jest dziura. Właściwie mówi się otwór, a nie dziura. Po jednej stronie. Po drugiej stronie jest drugi otwór. I tędy samochód sobie chwyta świeże, czyste, pachnące powietrze z zewnątrz. A co się stało u nas? Obydwie rury spadły. I obydwie tak naprawdę... O. Nie widać, za ciemno jest, no, ale to trzeba mi uwierzyć na słowo, że pospadały, jedna i druga. I ogólnie rzecz biorąc, to Chymek wiał nam jeszcze dodatkowo gorącym i śmierdzącym powietrzem spod maski. Ale teraz wieje tak, bo przed chwilą to sprawdziłem, po przedmuchaniu tej nagrzewnicy, że zrywa papę z dachu. I to jest dobry znak. Jeszcze łączność numer 2.
zanim przedmuchałem na grzewnicę, to okazało się, że mam kompresor zepsuty. No i coś tam wpadło do środka, jakiś plastik się urwał i walczyłem z tym godzinę, ale już żyje, działa. Także dmuchanko wyszło elegancko. No i jeszcze teraz weryfikacja, która się odbędzie rozdartym papierem toaletowym. Weryfikacja tego, czy naprawa przebiegła właściwie i pomyślnie. Działa! No i jeszcze jedno, żeby nie było, to tak nie zostanie przecież. Zaraz dorobię zawias z blaszki. Będzie git. Będzie żył, będzie pan zadowolony. No a z czego będzie zawias urwany? Adam Słodowy robił wszystko ze szprychy rowerowej albo z blaszki od puszki po konserwie. Blaszki po konserwie, właściwie nie puszki po konserwie, tylko blaszki po konserwie. On miał, mam i ja, pasztet podlaski drobiowy. Chłe, chłe. No dobra, to misja wykonana. Niestety nie obyło się bez strat. Puszka słodowego uszkodziła mi palec. No, jest zawiasik z puszeczki, elegancko. Wszystko się trzyma kupy. Teraz pobiegnę do środka i zobaczymy, czy działa. No nie działa, bo znowu jest otwarte. Kurde, i wszystko od początku. No i jeszcze jeden kwas roku. Okazało się, że nagrzewnica była zapowietrzona. Dramat. Dałem do sąsiada mechanika. Świetny mechanik, wszystko robi. Perfekt. Wymienili płyn. Nie odpowietrzyli układu. Tu jest taka rureczka, która wychodzi z nagrzewnicy i jest koreczek taki. Wykręciłem to i na pracującym silniku siknęło trochę, potem poszło powietrza dosyć sporo, a potem gorący płyn. Zrobiłem sobie ogrzewanie na lato. Zajebiście.